Otwieram posiedzenie w sprawie Czesława Wiśniaka, syna Zygmunta i Joanny Golomb, urodzonego 23 stycznia. Ich protestiere! Oskarżony Wiśniak, proszę siadać. Ich bin nicht Wiśniak. Oskarżony Wiśniak, proszę podać datę, miejsce urodzenia oraz imię ojca. Moje nazwisko jest Jacek Ben Silberstein, urodzony w Wiedeń, syn Aaron i Jonga z domu Bogd. Boys Dolmetscher. Proszę Wysokiego Sądu. Dolmetscher. Tłumacz. Ich spreche polnisch nicht, ich spreche deutsch. Mieszkam w Wien, Braderstrasse 74, Österreich. Czesław Śliwa, Jerzy Kalibabka, Nikodem Dyzma. Co łączy te nazwiska? Tak naprawdę wszystko. Oprócz tego, że Dyzma dokonywał swoich wyczynów tylko i wyłącznie na kartach powieści Dołęgi Mostowicza. Pozostała dwójka zaś to osobistości jak najbardziej realne, rzeczywiste, chodzące wokół nas. Zarówno Tulipan, jak i Jacek Ben Silberstein mogliby śmiało wziąć udział w konkursie na tupet i bezczelność XX wieku. I nawet dzisiaj nie wiadomo, który z nich by wygrał. One czekają, a ja przychodzę i muszę wyglądać tak, jak one by chciały, żebym wyglądał. Przed filmem przeczytam jeszcze komunikat. Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej na polecenie Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu prowadzi śledztwo w sprawie przestępczej działalności Czesława Wiśniaka, znanego także pod fałszywymi nazwiskami Witold Środecki oraz Jacek Ben Silberstein. No, słuchaj, Andrzejku, ty byłeś na tym meczu z Holandią? Kiedy? No, w zeszłym roku w Chorzowie. Nie, nie byłem. No popatrz, w sąsiednim sektorze siedział facet, tak podobny do ciebie. Myślałem, że to ty. Konsul to opowieść o genialnym oszuście Czesławie Śliwie. W filmie nosił nazwisko Wiśniak i został brawurowo zagrany przez Piotra Frączewskiego. Film zawiera 5 wątków z życia oszusta i tylko jeden jest nieprawdziwy. Halo, proszę pana. Proszę otworzyć oczy. Coś już o nim wiadomo? Nic, znaleźli go na trasie katowickiej. Jakieś dokumenty? Nie było, był w samej bieliźnie. Alkohol? Nie stwierdzono. Zawiadomiono milicję? Tak. Zareagował. Co ciekawe, wszystkie inne jak najbardziej miały miejsce w rzeczywistości. 5 par takich samych, poproszę. Takich samych? 5 par. Dzień dobry, mam towar. Ja też. No dobra. Po ile? Po 2, 2,5. Po 2? Po 2. Nie, ja w detalu nie robię. To o co chodzi? Hurt, 100 par. Tyle nie mam przy sobie. Ja też nie. No to jak będzie? Grandzi o 5 na dole. Słucham, Antonowicz. Dzień dobry, towarzyszu dyrektorze. Mówi Nowak, pierwszy sekretarz z podzwołu z Katowic. Ja nie wiem, czy dyrektorowi coś moje nazwisko mówi. Słyszałem, mówcie. Jest sprawa, która dotyczy towarzysza dyrektora. Tak troszeczkę ciężko przez telefon. Może ja przyjadę? Nie, nie trzeba. Mówcie, Nowak, nie krępujcie się. Daj mi tu jeszcze raz Nowaka. Natychmiast. Panie dyrektorze, przepraszam bardzo, że przeszkadzam. Ja w sprawie pracy. Dowiedziałem się o wolnym etacie. Co mi pan tu głowę zawraca? Proszę pójść do kadrowej. Mówiłam panu. Przepraszam bardzo. Ja umawiałem się z dyrektorem Antonowiczem. Nie dzwonił tutaj? Antonowicz? Ze Zjednoczenia. Proszę. Proszę. Ługowski. Wiśniak. O, to ten. Szybko. Wolno, 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 wolno. Teraz wolno.
gdzieś tutaj. Żeby mi się ojciec nie wygadał. No, idziemy. Tatusiu. Zbawco jedyny. Pamiętasz mnie jeszcze? Nie. Przecież ojciec ukrywał pana podczas okupacji. Teraz nic za to nie grozi, może się ojciec przyznać. A, za Niemca. Da. Dawno było. To co mam pamiętać? Tato. Nie tato. Trzeba po rękach. Nie trzeba. Wyjeżdżam na stałe do Niemiec. Mam w banku w Warszawie 10 tysięcy dolarów. Chciałbym, żeby coś tutaj po mnie pozostało. Nie obraźcie się. Przyjmijcie połowę. Tu sekretariat konsulatu Republiki Austrii w Polsce. Poproszę z dyrektorem departamentu konsularnego. Tu Hamburger. Mówi Jacek Ben Silbenstein, konsul austriacki w Polsce. Republika Austrii organizuje nowy placówka. Konsulat. Tak, informowano mnie o tym. Kręcąc w 1989 roku konsula, reżyser Mirosław Bork miał ułatwione zadanie umiejscowienia przekrętów Śliwy, czy też Wiśniaka, w realiach kolorowego socjalizmu. Chylącego się ku upadkowi socjalizmu, dodajmy, ale dzięki temu film jest także doskonałym archiwum tamtej rzeczywistości pod względem autentycznej scenografii. Jedni oglądając ten film dzisiaj przypomną sobie, jak to kiedyś było. Inni się tego dowiedzą. Jutro tworzymy dziś. Pod takim hasłem odbyła się w Warszawie Narada Aktywu Partyjnego i Społeczno-Gospodarczego, której przewodniczył członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, towarzysz Jerzy Markowicz. Tak już jest, że mimo wielu teatralnych adaptacji powieści Dołęgi Mostowicza, Nikodem Dyzma już zawsze zapisze się w zbiorowej świadomości Polaków z twarzą Romana Wilhelmi. Nie mogłem wytrzymać, musiałem wygarnąć. Według literackiego pierwowzoru skończył bezpiecznie, uznany za wariata. Pozostała dwójka zaś skończyła w więzieniu, co wobec cynizmu i wręcz momentami okrucieństwa Tulipana wydaje się być najmniejszym wymiarem kary. Jak to jest dobry biznes, to ja bym wszedł. Zlałby się ze strachu. Jesteś stworzony do małych interesów. Nie brak natomiast opinii, że Śliwa, gdyby był bardziej ostrożny i w nieco mniej gorącej wodzie kąpany, mógłby swoje oszustwa realizować jeszcze przez długie lata. Jutro 11 mam samolot. Tutaj właściwie już nikogo nie mam. Chciałbym, żeby mnie ktoś pożegnał. Ostatni raz podał rękę. Przyjedziemy całą rodziną, Witek. Nie masz się czym przejmować. To ten samolot, machajcie, dzieci! Och, nie macie co machać. Sam widziałeś, że go nie było. Wysoki sądzie, opowiedziałem wszystko dobrowolnie i zgadzam się ze słowami pana prokuratora. Zrozumiałem, że nie ma takiego drugiego miejsca na świecie. Proszę o łagodny wymiar kary.